Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ja bym zaczął od tego, że jeszcze raz nagrodźmy brawami naszego bohatera, który przywraca godność państwu polskiemu. To jest pan profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dla niego brawa. Bo to nie jest kwestia Łączki, to nie jest kwestia tego, że Łączka stała się czymś ważnym. To jest dokładnie to, co mówił pan prezydent Andrzej Duda na pogrzebie Inki. Przywracamy godność państwu polskiemu, bo oni godności nigdy nie stracili. Państwo polskie straciło godność przez to, że swoich bohaterów pogrzebało w dołach śmierci bezimiennych i jeszcze na nich pochowano tych zbirów, którzy byli odpowiedzialni, jeśli nie bezpośrednio, to politycznie, za tą całą tragedię tysięcy żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych, którzy mieli być na zawsze zapomnieni. To, co robi pan profesor Krzysztof Szwagrzyk, jego współpracownicy i to, co państwo teraz robicie, mówię do was, do młodzieży, to jest wypełnianie tego zadania, które powierzył nam Zbigniew Herbert. Wszyscy znamy ten wiersz, pan Cogito, o potrzebie ścisłości. On nam dokładnie pisze, o co w tym wszystkim chodzi. Pisze między innymi tak. Zmierzono cząstki materii, zważono ciała niebieskie i tylko w sprawach ludzkich panoszy się karygodne niedbalstwo, brak ścisłych danych. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność, bo niewiedza o zaginionych podważa realność tego świata. Niewiedza o zaginionych podważa realność tego świata. Musimy zatem wiedzieć, policzyć dokładnie, zawołać po imieniu, opatrzyć na drogę. I to jest wszystko to, co przez ostatnie 10 lat tak pięknie realizuje IPN, pan profesor Krzysztof Szwagrzyk i do czego wy dzisiaj również przynależycie, będąc uczestnikami tego znakomitego projektu. Rzeczywiście to nie tylko Warszawa. Jest jedyna w Polsce krypta żołnierzy niezłomnych w Radecznicy na Zamojszczyźnie, w Bazylice Świętego Antoniego, w pięknym miejscu, zapraszam was. Tam jest pochowanych teraz już 8 tych żołnierzy na czele z Pilarskim, który był szefem drugiego Inspektoratu Armii Zamojskiej, Armii Krajowej, Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej. I tam właśnie w tej bazylice mieli swoje dowództwo, swoje schronienie. Zostali zamordowani, zakopani przy cmentarzu, na cmentarzu przy ulicy Unickiej, to jest ta Łączka Lubelska. I w tym roku miało miejsce naprawdę wzruszające zdarzenie. Pan profesor tego nie widział, bo w tym roku tam nie był. 4 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych była jak zwykle msza święta w tej bazylice i później apel i składanie wieńców na tej krypcie właśnie żołnierzy niezłomnych. I kościół był wypełniony ponad 100 amerykańskich żołnierzy. Był nieprawdopodobnie symboliczny moment. Po kilkudziesięciu latach, od momentu, kiedy oni walczyli o niepodległość Polski, zostawieni całkowicie przez wszystkich sojuszników, po kilkudziesięciu latach, od momentu, kiedy zostali bestialsko zamordowani na Zamku Lubelskim i pochowani w dołach śmierci, po kilku latach od ich odnalezienia przez pana profesora przybyli sojusznicy, żeby złożyć im hołd. Takich czasów doczekaliśmy dzięki takim ludziom jak pan profesor Krzysztof Szwagrzyk i jak wy wszyscy, czego wam gratuluję. Trwajcie w tym, co robicie. Gratuluję tego projektu i gratuluję wszystkim laureatom. Dziękuję bardzo.